dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza powiemy o projekcie przyszłorocznego budżetu miasta, pokażemy konferencję Towarzystw Budownictwa Społecznego, zachęcimy do udziału w jarmarku świątecznym, zaprosimy na organizowaną przez oświęcimską policję debatę o bezpieczeństwie, a także na konferencję z okazji 500. urodzin Andrzeja Patrycego Nideckiego. Przyszłoroczny budżet miasta Oświęcimia to budżet na trudne czasy. Dokument jest już gotowy, a przedstawione przez prezydenta założenia z projektu budżetu są teraz przedmiotem prac poszczególnych komisji Rady Miasta. Głosowanie nad nim odbędzie się w drugiej połowie grudnia. Przygotowanie budżetu na 2023 rok było bardzo trudne, dlatego że było obarczone wieloma kwestiami, które spowodowały, że z jednej strony zostały ograniczone dochody, a z drugiej strony musieliśmy podnieść wydatki. Jeżeli chodzi o dochody, to działania przede wszystkim rządu i parlamentu spowodowały, że te wpływy do budżetu miasta, udział z podatków, czy to od osób fizycznych, czy od osób prawnych, zdecydowanie się zmniejszyły. I jeżeli chodzi o Oświęcim, to dochody z PIT-u i z CIT-u tak zwane mieliśmy w roku 2021 na wysokości 58 milionów złotych. W tym roku zostały one zmniejszone do 44 milionów złotych, czyli o 14 milionów złotych mniej. A w roku przyszłym mamy już decyzję ministra finansów, że te kwoty będą na tym samym poziomie, czyli dalej na wysokości 44 milionów. Ale wszyscy przecież wiemy, w jakiej rzeczywistości żyjemy, gdzie wzrastają tutaj koszty, wydatki. Więc to tak jakbyśmy w domu mieli sytuację, że z jednej strony mamy dochody, właśnie w roku poprzednim mieliśmy 5800. W tym roku mamy 4400, czyli o 1400 zł mniej i jest decyzja, że w przyszłym roku będziemy mieli dalej 4400, więc to pokazuje, jak w trudnej sytuacji są samorządy, nie tylko miasto Oświęcim, ale wiele, wiele innych. Jeżeli chodzi o wydatki, to przecież wydatki wzrastają tak naprawdę. Budżet miasta to tak jak budżet domowy. Z jednej strony mamy określone dochody, z drugiej strony mamy wydatki i te wydatki nam też rosną. Przykładowo koszty prądu wzrosną o 51%. Będziemy mieli w przyszłym roku więcej, musieli zapłacić za energię elektryczną, jeżeli chodzi o miasto. A to są wydatki idące miliony złotych. Tak samo mamy przecież wszystkie inne opłaty związane z usługami, z remontami czy z materiałami. My tak samo, jak robimy zakupy, musimy znacznie więcej zapłacić. Tak jak powiedziałem, dochody mamy mniejsze niż w roku poprzednim, więc to pokazuje, jak trudno jest dzisiaj spiąć budżet. Dlatego też podjęliśmy decyzję, która z jednej strony właśnie miała na celu szukania różnego rodzaju większych dochodów, a z drugiej strony ograniczenia wydatków. Wydatki, które praktycznie dosięgły każdej instytucji miejskiej, spowodowały, że będzie im zdecydowanie trudniej. Nam jako miastu oczywiście też, ale chcemy utrzymać dalej zabezpieczenie dla wszystkich tych najważniejszych obszarów związanych czy z oświatą, czy z pomocą społeczną, czy z gospodarką komunalną, tak żebyśmy nie odczuli w dramatyczny sposób właśnie zmniejszenia i pogorszenia sytuacji samorządowej, często nie spowodowanej przez nas tak naprawdę. Tak? Też nie wiemy do końca, jak gospodarka się będzie rozwijać. Te zapowiedzi, że będzie kryzys w roku przyszłym, mogą spowodować, że nam też wiele dochodów na przykład nie wpłynie, nie uzyskamy ich, co spowoduje, że będziemy musieli na bieżąco też podejmować decyzje dotyczące jakichś korekt. Więc staraliśmy się dzisiaj zbilansować ten budżet, zabezpieczyliśmy go. Natomiast oczywiście w trakcie roku będziemy starali się tutaj obserwować i podejmować takie decyzje, które będą go stabilizowały i gwarantowały w miarę bezpieczne przejście przez rok 2023. Dochody miasta planowane są na poziomie niemal 225 milionów złotych i są porównywalne do tegorocznych. Z kolei wydatki to rząd wielkości blisko 237 milionów złotych. Mniej niż do tej pory będzie inwestycji miejskich. Miasto będzie kontynuować rozpoczęte już inwestycje i dofinansowane z zewnętrznych funduszy. Przeznaczy na to nieco ponad 30 milionów złotych. No jeżeli chodzi o inwestycje, to tak jak powiedziałem wcześniej, też musieliśmy podjąć jednak wiele takich działań, które ograniczą. Tutaj nie ukrywam, że podjęliśmy też decyzję dotyczącą realizacji zadań, które w tym roku albo zostały rozpoczęte, albo w roku przyszłym będą miały dodatkowe wsparcie finansowe. I takich największych inwestycji, które już realizujemy w tym roku i będziemy chcieli je oczywiście kontynuować w roku przyszłym, to jest budowa parkingu podziemnego na bulwarach wraz z otwartą przestrzenią.
tutaj taką spotkań, które umożliwi nam organizację różnego rodzaju też wydarzeń. To zadanie miało właśnie dofinansowanie, czy ma dofinansowanie w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego w wysokości prawie 13 milionów. Całe zadania to jest 29 milionów złotych. Dlatego też podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu tej inwestycji, gdyż istniało poważne zagrożenie, jeżeli my tej inwestycji nie rozpoczniemy, to te 13 milionów złotych po prostu stracimy. I dlatego też ostatecznie udało się znaleźć firmę i rozpocząć tą inwestycję. Drugie zadanie to jest budowa żłobka i przedszkola na starych stawach. Mimo tego, że rząd czterokrotnie i premier Morawiecki odmówili nam dofinansowania tego zadania, jednak podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu tej inwestycji z racji tego, że są takie potrzeby miasta, potrzeby osiedla Stare Stawy, które się dynamicznie rozwija. To zadanie będzie zrealizowane w ciągu 2 lat, więc też liczymy, że po 2 latach te potrzeby będą jeszcze większe, więc podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu tej inwestycji. Oczywiście też realizujemy wiele innych zadań takich drogowych, które mają wsparcie finansowe, to jest dokończenie ulicy Koszykowej, czy ulicy Podborem, czy ulicy tutaj za Kauflandem, ale też rozpoczęcie nowej inwestycji, takiej odcinka od ulicy Szpitalnej poprzez ulicę Kownacką aż do ulicy Wysokie Brzegi i później do ulicy Szpitalnej. To zadanie też prawie dość koszt całości 7 milionów złotych, które będziemy, ma też wsparcie finansowe w wysokości prawie 5 milionów złotych, więc chcemy je realizować w przestrzeni tych najbliższych lat. Też wspieramy zadanie tutaj powiatowe realizacji tej odcinka drogi pomiędzy hospicjum a ulicą Szpitalną, to jest w ciągu ulicy Wysokie Brzegi. Więc to są najważniejsze zadania, które w przyszłym roku realizujemy. Oprócz tego też realizujemy zadania związane z inicjatywami czy działaniami antysmogowymi. To czynimy od wielu lat. Staramy się realizować wszystkie wnioski, które wpływają do nas na wymianę starych źródeł ciepła. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też nam się uda ten projekt kontynuować. Także reasumując, zabezpieczamy to, co jak gdyby rozpoczęliśmy, to, co ma dofinansowanie. Natomiast jeżeli chodzi o mniejsze zadania, te zadania są ujęte na liście rezerwowej. Jeżeli one się pojawią, to oczywiście będzie też szansa ich sfinansowania. I też rozpoczęliśmy zadanie związane z przygotowaniem jak gdyby projektu i całej koncepcji związanej z modernizacją lodowiska. Ogłosiliśmy już tutaj, będziemy ogłaszać konkurs, wybraliśmy firmę, ale to jest proces wieloletni związany z przygotowaniem właśnie działań związanych z modernizacją lodowiska. W planie budżetu na przyszły rok znalazły się również pieniądze na podniesienie wynagrodzeń dla pracowników całej sfery samorządowej. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia tutaj całej sfery budżetu miasta, bo przypomnę, to nie jest kwestia tylko urzędu, to wszystkich instytucji, które działają w ramach miasta, to i szkoły, przedszkola, nie wiem, MOSIR, MOPS, instytucje kultury i wszystkie inne, które są wpisane właśnie i finansowane z budżetu miasta, to jest około 1000 osób. Staraliśmy się tutaj jednak tą kwestię bardzo tutaj wesprzeć, bo mamy świadomość też sytuacji indywidualnej pracowników. I jeżeli chodzi o zwiększenie tutaj kwot na wynagrodzenia, to one się zwiększyły globalnie, jeżeli mówimy o funduszu wynagrodzeń, prawie do kwoty 88 milionów z kwoty 77 milionów. Wzrost wynagrodzeń obejmie również pracowników Urzędu Miasta. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta wzrastają o kwotę 500 zł. Do średnio roczne wynagrodzenie planowane na rok przyszły, bez oczywiście wynagrodzeń tutaj prezydenta i całego kierownictwa, wiceprezydentu, pani skarbnik i pani sekretarz, średnio rocznie ma wynosić 5600 zł. A jeżeli do tego doliczymy trzynastkę, czyli takie jednomiesięczne wynagrodzenie i nagrody, to średnio miesięczne wynagrodzenie wzrasta do kwoty ponad 6000 zł. Czy to dużo, czy to mało, to już pozostawiam do oceny każdemu indywidualnie, bo oczywiście jak to w przypadku wynagrodzeń, są osoby, które zarabiają mniej, są osoby, które zarabiają więcej. Myśmy jednak podjęli taką decyzję, żeby ten aspekt zdecydowanie wzmocnić, ale nie tylko, tak jak powiedziałem, w przypadku Urzędu Miasta, ale w całej sferze tutaj finansowanej z budżetu miasta. I będziemy to chcieli zrealizować od 1 stycznia. Ale też oczywiście trzeba mieć tą świadomość, że tutaj trzeba zachować równowagę pomiędzy oczekiwaniami i wynagrodzeniami szeroko rozumianych pracowników sfery budżetowej,
a jednocześnie zadaniami, które są realizowane dla mieszkańców, dlatego że tak naprawdę przecież urząd jest i cała sfera budżetowa jest tutaj instytucjami, które realizują zadania skierowane dla mieszkańców, więc musimy tutaj też zachować tą równowagę pomiędzy finansowaniem i realizacją różnych zadań, czy to inwestycyjnych, czy innych, które są oczekiwane przez mieszkańców i też oczywiście tutaj zachować odpowiedni poziom wynagrodzeń pracowników. Więc to jest bardzo trudne do pogodzenia, bo pewnikiem inny punkt jest widzenia pracowników, inny punkt widzenia mieszkańców, ale naprawdę tu musimy te decyzje podejmować odpowiedzialnie i uważam, że te, które podjęliśmy na rok 2023 są odpowiedzialne, one też są określone możliwościami tymi finansowymi, o których mówiłem wcześniej i wydaje się, że ten balans i ten bilans zachowujemy w miarę poprawnie. W tym roku zadłużenie miasta spadło do około 63 milionów złotych, a w 2023 roku pozostanie na tym samym poziomie. Prezydent podkreśla, że mimo trudnych dla samorządów czasów będzie się starał, aby usługi publiczne były na dotychczasowym poziomie przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej sytuacji finansowej miasta. Blisko 30 towarzystw budownictwa społecznego spotkało się w Oświęcimiu na konferencji poświęconej roli TBS-u w średnich i małych miastach. Wśród gości byli również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Banku Gospodarstwa Krajowego. Spotkanie otworzył prezydent Janusz Chwierut. Chcemy pokazać, że TBS-y są bardzo dobrą formą do tego, żeby można było zbudować mieszkania dla osób za nieduże pieniądze i te mieszkania trafiły do osób, które mają możliwość wpłacenia partycypacji, a nie stać ich na to, żeby być na dzień dzisiejszy właścicielem mieszkania. My jako TBS w Oświęcimiu propagujemy system, gdzie po 5 latach można stać się właścicielem mieszkania i do tego zachęcamy. Podczas konferencji rozmawiano o dobrych rozwiązaniach w budownictwie opartych na współpracy z samorządem lokalnym, Towarzystwie Budownictwa Społecznego jako instrumencie polityki senioralnej czy rządowym wsparciu inicjatyw mieszkaniowych. Dla gospodarza, którym było miasto wspólnie z OTBS, była to okazja do promocji Oświęcimia oraz przyjętych przez spółkę miejską rozwiązań, które skutkują kolejnymi inwestycjami mieszkaniowymi powstającymi na osiedlu Stare Stawy. Towarzystwo Budownictwa Społecznego funkcjonuje już praktycznie od 25 lat. Ponad 25 lat i chcielibyśmy też pokazać rolę Towarzystw Budownictwa Społecznego w polityce mieszkaniowej gmin. Te gminy, które potrafią wykorzystywać ten instrument, tak jak tu, gdzie jesteśmy, Oświęcim, pokazują lepszą i efektywniejszą politykę mieszkaniową. Tak? Więc chcielibyśmy pokazać i też samorządowcom, bo ona nie jest tylko dla TBS-ów, ale też jest skierowana dla samorządów, żeby pokazać, jakie są możliwości. TBS-y realizują różne programy. To są programy dla seniorów, programy dla naukowców, tak, bo taki był we Wrocławiu, który pozwalał na wynajem mieszkań dla doktorantów, ale także dla zwykłych mieszkańców. Natomiast to, że jest taka możliwość, bo dzisiaj instrumentów jest wiele, natomiast środki finansowe są dosyć spore. To są duże albo w formie grantów, albo w formie oprocentowanych preferencyjnie kredytów z BGK. Dają możliwości naprawdę do dobrego i umiejętnego wykorzystania TBS-ów po to, żeby realizować własną politykę mieszkaniową. TBS może pomagać miastu, może pomagać prezydentowi, burmistrzowi, wójtowi na wsi. Wszędzie jest naprawdę możliwość realizacji poprzez TBS-y naprawdę dużo inwestycji i nie tylko samą mieszkaniówkę. Oświęcim przygotowuje się do jarmarku bożonarodzeniowego. Podobnie jak w zeszłym roku, na rynku staną stoiska handlowe, w których będzie można kupić dania świąteczne, zabawki, artykuły rękodzielnicze, choinki, ozdoby choinkowe. Jarmark rusza już 6 grudnia, a odwiedzić stragany będzie można do 18 grudnia. W tym czasie na rynku będzie wiele różnych atrakcji. Zbliża się grudzień, więc pragnę Państwa serdecznie zaprosić na nasze najważniejsze grudniowe wydarzenie. To jest jarmark świąteczny na rynku. Od 6 do 18 grudnia. Tutaj w sercu miasta wyrośnie całe miasteczko jarmarkowe dla Państwa. Będzie wielka choinka miejska, nowa miejska choinka. Będą domki, będą atrakcje, będzie scena. Wiele będzie się działo w całym tym okresie, więc serdecznie zapraszam do przyjścia tutaj z całymi rodzinami, ze znajomymi, z przyjaciółmi, z kolegami po to, aby świetnie się bawić, abyśmy wszyscy wspólnie
przybliżyli sobie ten klimat świąteczny, bożonarodzeniowy, więc serdecznie zapraszam. Zaczynamy 6 grudnia. Zaczynamy oczywiście od spotkania ze świętym Mikołajem. Od godziny 15.30 do 19.00 Mikołaj spotka się z dziećmi tutaj na Oświęcimskim Rynku, a o godzinie 16.30 Mikołaj wspólnie z dziećmi, z prezydentem miasta Januszem Fierutem zapalą uroczyście po raz pierwszy w tym roku miejską choinkę. Więc zapraszam od 6.00. W kolejne dni będą różne przygotowane atrakcje, z których warto skorzystać. Będą też oczywiście udostępnione domki handlowe, w których poza świątecznymi specjałami i gastronomią i napojami będzie można też zakupić prezenty, zabawki, lokalne produkty tu z Oświęcimia. Będzie też dostępna specjalna atrakcja przez cały okres jarmarku, zjeżdżalnia pontonowa dla dzieci. Więc warto tu zajrzeć, warto się dobrze bawić i warto w ten sposób również przygotowywać się do pięknego bożonarodzeniowego okresu. Na zakończenie naszego jarmarku świątecznego na rynku zapraszam Państwa 18 grudnia na Wigilię Miejską. Tradycyjne spotkanie, które od wielu lat jest organizowane przez grupę Oświęcimianie Oświęcimianą, którzy przygotowują spotkanie wspólnie z miastem Oświęcim i innymi samorządami. Będzie okazja połamać się opadkiem, wspólnie zaśpiewać pastorałki i kolędy oraz przede wszystkim spotkać się i wprowadzić w miły świąteczny nastrój. Serdecznie zapraszam 18 grudnia tu na Oświęcimski Rynek. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu zapraszają mieszkańców na otwartą debatę społeczną pod tytułem Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ, która odbędzie się w najbliższy czwartek, 1 grudnia o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Jej celem jest diagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. W trakcie spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z zagrożeniami dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem przekraczania dozwolonej prędkości przez kierowców poruszających się ulicą Dąbrowskiego oraz ulicą Żeromskiego w Oświęcimiu. Ponadto podczas debaty policjanci przypomną zalety aplikacji Moja Komenda, a także założenia krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. 2 grudnia z okazji 500. rocznicy urodzin Andrzeja Patrycego Nideckiego Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza o godzinie 10.30 na konferencję historyczną pod tytułem Nidecki, humanista, filolog, oświęcimianin. Spotkanie poprowadzi dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu Wioletta Oleś, która zaprezentuje postać wybitnego oświęcimianina Andrzeja Patrycego Nideckiego i jego związek z miastem. Wśród prelegentów, którzy będą przedstawiać sylwetkę znanego oświęcimianina doby renesansu, będą wykładowcy z uniwersytetów z Warszawy i Torunia. Zapraszamy!